No i powróciliśmy po krótkich reklamach. Zobaczcie, kolega coraz słabiej się czuje, Michał. Jak jest? Opada się. Nie za dobrze na razie. No, powiem tak, trochę zbladłeś, zzieleniałeś wręcz, bym powiedział, ale nagle się uśmiechasz, więc chyba jest okej, okay. Nic mu nie zrobiłeś. Dokładnie, takiego. Dokładnie, nic takiego, na razie wczuwa się w rolę, o. Dobrze, widzę, że rana już jest zakryta, prawie nie widać. No, tak jakby skóra sztuczna udawana z chusteczki do nosa jest już zrobiona. Oczywiście całość jeszcze będziemy, że tak powiem, modelować, ale nie tym razem bronzerem, jak to się ma w makijażu takim standardowym, tylko takim właśnie paletką fioletowych cieni, co da nam jeszcze bardziej taki trupi, mroczny i obrzydliwy efekt, na czym nam dzisiaj zależy. No i ale przede wszystkim będę tutaj też zaraz przecinać tą ranę, jeszcze coś tutaj z oczami popracuję, żeby były jeszcze bardziej zmęczone. Także no naprawdę... Na taki wieczór chyba też soczewki są. Tak, bardzo fajnie. Pomysły. Soczewki nie każdy lubi oczywiście i potrafi sobie zakładać te... No tak w końcu te... palec do oka. No dokładnie, dokładnie. Łatwo. Nie każdy lubi, ale też bardzo fajnym takim zabiegiem i bardzo prostym i bardzo przerażającym jest coś takiego, z pewnością panie to wykorzystają, jakaś taka fajna czerwona konturówka tutaj właśnie po środku oka na linii wodnej, jeżeli sobie zrobimy taką kreskę. Gdzie? Przepraszam, na linii wodnej. To się nazywa linia wodna tutaj, w środku ale nie oka. Na oku. Nie, nie, znaczy w środku, tutaj, tutaj jest taka kreseczka, gdzie pani zazwyczaj rysują białą albo czarną kredką okay, dla dobrze. Makijażu. Także polecam dla pań. Wygląda to bardzo mrocznie i naprawdę strasznie. Także wystarczy blady podkład, coś takiego dla mniej zaawansowanych i jak najbardziej możemy też iść na taką imprezę i wyglądać odrobinę obrzydliwie. No dobrze, ja ciebie jeszcze nie zapytałem, czy ty dzisiaj się gdzieś wybierasz, czy też będziesz robiła sobie jakiś fajny makijaż? No ja dzisiaj jeszcze nie wiem, ponieważ jeszcze jadę na jedno zlecenie, nie wiem, czy zdążę sama sobie zrobić taką charakteryzację, ale na pewno na miasto się wybieram, także możecie, może zobaczycie moją okrutną odsłonę. Tak, dzisiaj uzewnętrzniamy swoje mroczne demony. Dokładnie. Także myślę, że tutaj kolega no, coraz słabiej. Tak, Michała jeszcze tak bladego nie widziałem. Na pewno no, też okay. Tak myślę. Na razie tak. Dobrze, masz tu sztankę wody, w razie czego możesz się posilić. Tak, tutaj oczywiście. Jeszcze go będziemy pobledzać. Nie, co, ile jeszcze czasu będzie tobie to zajmowało? W sensie pytam dlatego, ile czasu może zająć to komuś, kto w domu będzie to? No myślę, że łącznie wychodzi około godziny. Zwłaszcza też, jeżeli ktoś samemu sobie robi taki, powiedzmy, makijaż, to wychodzi to dużo szybciej, bo wiadomo, swoją twarz znamy, możemy sobie po niej ciągnąć i robić różne inne dziwne rzeczy, których, powiedzmy, komuś innemu byśmy nie robili. Także ja tutaj się staram bardziej delikatnie obnosić. No i wiadomo, zwłaszcza tutaj przy tym cięciu będę musiała być ostrożna i swoją skórę już znam, także u mnie wychodzi to dużo szybciej i prościej. Ja może bym pokazał do kamery, to są te farby. Tak, ja może pokażę, co użyłam. Na początek, po zaklejeniu, powiedzmy, warstwa po warstwie tych, że tak powiem, warstw chusteczek do nosa, pokrywanych za każdym razem klejem, poczekałam, aż klej wyschnie, nałożyłam podkład na całą twarz w bardzo takim jasnym kolorze, taki zwykły, po prostu blady podkład, pomieszany może być z takim żółtym korektorem, z takim bardzo pastelowym kolorem. Wtedy daje to... No im bledszy odcień, tym lepsze. Nie musimy kupować jakichś specjalnych rzeczy, po prostu to, co mamy pod ręką, żeby ten wieczór był też dla nas takim wieczorem kreatywnym, warto wykorzystać wszystko to, co mamy. Tutaj jeszcze wzbogaciłam się o taki właśnie biały podkład w kremie, którym również pokryłam całą twarz i tu wykorzystałam odrobinę mojego kamuflaża w kolorze zielonym, żeby też trochę ta twarz była tak jakby po wstaniu z grobu. No i teraz używam białego pudru, którego na co dzień używam również do makijażu, ponieważ on jest przezroczysty, ale przez to, że tych kosmetyków wszystkich jest nałożona zdecydowanie zbyt duża ilość, także twoja skóra nie oddycha. Mam nadzieję, że to jakoś przeżyjesz mimo wszystko. Jeden wieczór to no, może. Jeden wieczór to dasz radę. Kobiety na co dzień się malują i też jakoś żyją, także uda się, myślę. I tutaj jeszcze dołożę zdecydowanie zbyt wielką ilość białego tego pudru, żeby jeszcze bardziej był efekt taki trupi, nieprzyjemny dla oka, ale myślę, że o to tutaj koledze chodzi. No tak, dzisiaj mamy wyglądać strasznie. Bardzo fajnie to już wygląda. Widzę, że też, że zielone brwi się pojawiły. No, rozumiem, po prostu takie biało-zielone. Ze zmyciem tego wszystkiego. Nie, 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 nie ma problemu, tylko trzeba uważać z tymi ranami, żeby nie zrywać czasem tego, tylko po prostu pod ciepłą wodą to samo odejdzie, także... Bosko. Bosko. W takim razie zostawiamy was jeszcze na krótką chwilę, a my za chwilę powrócimy z naszą dzisiejszą gwiazdą, z wokalistką Kasią Wilk. Zostańcie z nami.